Krzysztof, ale skąd wzięła się ta decyzja świętomarcińska złożona z winem? Dzień dobry Państwu, bardzo nam przyjemnie i cieszymy się, że tak licznie Państwo nas wspomagacie. Widzimy, że co rok coraz większa jest parada, coraz większy orszak i myślę, że za rok już naprawdę będzie tłum wspierający nas w święcie właśnie świętego Marcina. Proszę Państwa, mało kto wie, ale oprócz tego, że dzisiaj my również celebrujemy, święcimy Święto Niepodległości i od godziny 12 również będziemy się solidaryzować i wspólnie zaśpiewamy hymny Polski. Proszę Państwa, będziemy świętować to naszą wielką rocznicę stulecia odzyskania niepodległości. Proszę Państwa, również 11 listopada jest świętem świętego Marcina.